No i siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zobaczycie taki poradnik, jak zrobić ten pasek u góry, czyli jak zainstalować moda Rode Advisor TETS2. Bez przedłużenia przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. No a bez przedłużania już lecimy. No i generalnie pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to sobie wpisać w tutaj przeglądarkę Rode Advisor ETS2140. Gdy wpiszecie właśnie ten Rode Advisor, to wyskoczą wam wszystkie mody, jakie są możliwe. Macie oczywiście linka do tych, które ja wybrałem, aczkolwiek nie polecam ściągać tych. W sensie nie polecam, no po prostu możecie sobie ściągnąć oczywiście, ale chodzi o to, że na przykład za miesiąc albo za na przykład 2 miesiące już tego moda może nie być i ten link może wam nie działać, więc jeśli wam te linki nie działają, to znaczy, że musicie po prostu pisać w przeglądarkę Rode Advisor ETS2 i wersja, jaką macie, czyli na przykład 1.40, ale tam za parę na przykład wersji będzie 1.42, więc no po prostu musicie napisać, jaką wersję macie, no i po prostu sobie otwieracie, co tutaj chcecie. To ja już wybrałem sobie 3 i teraz co robicie? Macie różne stronki, generalnie myślę, że nie trzeba tłumaczyć, jak się ściąga, po prostu tutaj klikacie download, tutaj też klikacie na przykład przez ShareModsa download, no i tutaj na przykład klikacie akurat na dole. To myślę, że każdy ogarnia, jak to się robi. No i dobra, kolejną rzeczą, jaką musicie zrobić, to w folderze ten komputer, później dokumenty i później Euro Truck Simulator 2 musicie zrobić folder o nazwie mod, nie mods, tylko mod, czyli z D na końcu. No i sobie otwieracie ten folder, no i ja sobie pobrałem te mody i te mody mogą być zapakowane jakby w 3 różne sposoby. Po pierwsze, możecie mieć w 7-zipa z końcówką SCS, w tym wypadku po prostu przerzucacie tego moda tutaj. W drugim wypadku możecie mieć zapakowane to w zipa zwykłego, czyli tak jak tutaj widzicie. Jak otworzycie tego zipa, to już wam wyskoczą pliki z daną modyfikacją po prostu, czyli tutaj też to przerzucacie. Jakby to są oddzielne mody, oczywiście, no ale to po prostu przerzucacie, mam nadzieję, że rozumiecie. No i jeszcze macie inny rodzaj moda. Czyli coś takiego, że jest mod zapakowany i tutaj musicie najpierw go otworzyć, otwieracie sobie tego moda i macie tutaj parę wersji. I słuchajcie, bo tutaj różne są mody, bo są mody, gdzie są na przykład tak jak tutaj 3 tylko wersje, ale też są takie mody, gdzie jest na przykład wersji 100 czy ponad 100, tak? I tam już trochę trudniej jest z wybraniem odpowiedniej. I co wtedy robicie? Otwieracie sobie wtedy takie coś jak info, albo readme, albo jakoś inaczej, czyli plik tekstowy, klikacie 2 razy, no i tutaj macie coś tam napisane, ale to akurat tutaj jest nieważne. No ale miałem kiedyś taką modyfikację, która miała skróty i na przykład był skrót RA, DM, coś tam, było 7 czy 8 liter po... jakby taki kod po prostu. I co ten kod oznaczał? Ten kod po prostu oznaczał dopasowanie do ekranu, czyli na przykład, że na środku, duży, coś tam, że jest małe, wiecie, o co chodzi. Dlatego wtedy przeczytajcie sobie po prostu readme i będziecie, i odszyfrujcie dany każdy jakby ten skrót. Dobra, nie wiem, pomieszałem, ale po prostu mam nadzieję, że rozumiecie. Akurat w tym modzie, co tutaj jest, nie trzeba nic robić, bo tutaj macie napisany big, little albo middle. Big to jest duży, little to jest mały, a middle to jest taki średni, więc ja sobie może wybiorę middle, czyli tego średniego, i po prostu ten .scs przerzucam do folderu mod, no i w sumie mam już te mody zainstalowane. Teraz wchodzimy sobie po prostu w Eurotrucka, ja już go tutaj otwieram sobie, no i zobaczycie teraz, co dalej trzeba zrobić. No i dobra, gdy jesteście już w ETS-ie, wybieracie sobie jeden z tych modzików, który pokazałem. Ja może sobie wybiorę ten middle, bo ten middle ostatni instalowałem. No i teraz wchodzimy sobie na save'a i zobaczymy, czy działa, a że działa, bo wiem, że działa na pewno, no to po prostu zaraz zobaczycie, że działa. No i dobra, jak widzicie, wszystko tutaj działa, nie wiem, co jeszcze mam wam pokazywać, no po prostu działa Rode Advisor. Każdy Rode Advisor jest inny, jeden jest mały, drugi jest większy, trzeci jest duży, kolejny jest mało widoczny, trzeci jest, kolejny jest jeszcze mniej widoczny, no po prostu jest bardzo dużo Rode Advisorów, dlatego ściągnijcie sobie parę, każdy wypróbujcie, który wam się najbardziej spodoba. Na przykład ten, co teraz mam, jest bardzo brzydki, bo to zwykła po prostu czarna tekstura, która naprawdę średnio wygląda, a na przykład kiedyś, w sensie teraz dalej na live'ach stosuję jakieś już tam modzika, w sensie jakiegoś tam modzika, tylko że ten modzik już nie można go pobrać, bo no, link nie działa do tej starej jakby wersji. No i tamten modzik był dużo ładniejszy, już dużo ładniej to wyglądało. No ten, mówię, jest taki średni, no ale dlatego mówię, poszukajcie sobie parę modzików, ale jak widzicie, wszystko działa, więc to chyba najważniejsze w tym odcinku. Jeśli coś by nie działało albo coś, to piszcie oczywiście w komentarzach, będę pomagał. A jeśli poradnik wam się spodobał, to przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subika. Zapraszam was też na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. Do następnego, siema, no i cześć!